Pora na kolejny odcinek na moim kanale. Można powiedzieć, że jeden z bardziej wyczekiwanych, bo o webcam darts, popularnym WDA, czyli stronie do grania w darta przez kamerki, przez internet. Kilka osób pisało już w komentarzach i do mnie na fanpage, żeby taki odcinek nagrać, więc w końcu mogę to zrobić i od razu to robię. Mam nadzieję, że wszystko po kolei wytłumaczę. Zaczynamy od strony, która nam się pojawia, jeżeli pierwszy raz wpiszemy w wyszukiwarce webcamdarts.com. Musimy zalogować się lub zarejestrować. Można to zrobić za pomocą konta Google, więc trwa to kilka sekund. Ja tu jestem oczywiście już zalogowany. Więc sobie wybieram konto Google, na którym mam już swoje konto webcamdarts od kilku lat. I co dalej? Pojawia nam się lobby. Mamy tutaj swój profil, także listę wszystkich graczy obecnych w lobby. Na zielono ci, którzy są jakby online, czyli możemy ich zaprosić do gry. Możemy sobie tutaj właśnie wybrać opcję, że będziemy widzieli tylko tych online, tych, którzy są gotowi do gry. Możemy wtedy wybrać sobie taką osobę. Pojawia nam się zakładka z jego nickiem. I jeżeli klikniemy Play Darts, to zaprosimy go do gry. On oczywiście może zaakceptować nasze zaproszenie, ale nie musi. Najlepiej dogadać się z kimś, czyli wybieramy sobie osobę i najpierw możemy napisać do niej, przywitać się i zapytać się, czy taka osoba by chciała z nami zagrać. Można oczywiście od razu też wysyłać zaproszenia, ale wtedy możecie się spodziewać, że spora liczba osób będzie to odrzucać bez jakiegokolwiek słowa. Omówię najpierw to, co tutaj widzimy na ekranie. Więc tak, możecie sobie tutaj ustawić awatar. Jest też wasz nick, który wybieracie sobie przy rejestracji oraz średnia z gier rankingowych. Możecie wejść w swój profil. W profilu macie, tak jak mówiłem właśnie, wybór awataru, jakieś dodanie alternatywnego maila, napisać coś o sobie, skąd pochodzicie. Jakieś takie dodatki, że tak powiem, bo to nie jest najważniejsze, to nie, tego nie potrzebujecie tak naprawdę, żeby zacząć grać na WDA. Statystyki, tutaj macie statystyki z ostatnich swoich meczów i tutaj całe statystyki z gier na WDA, widzicie, ja mam rozegranych już prawie 2000 legów. Nieduża liczba z nich została wygrana, ale dlatego, że poziom jest jaki jest, a na WDA naprawdę możecie czasami trafić na bardzo dobrych zawodników. Jakbyście tutaj w stats mogli zobaczyć, są zawodnicy, którzy grają na średnich 90-100, naprawdę, albo to, co ostatnio wrzucałem na fanpage, czyli średnie z meczu Dawida Robaka z Sebastianem Białeckim, średnie naprawdę na poziomie profesjonalnych rozgrywek. Co tutaj jeszcze? Messages, możecie dostać jakieś wiadomości, najczęściej dostaje się je od admina. Jeżeli coś się zmienia, albo wysyła jakąś informację do wszystkich użytkowników Webcam Darts, macie tutaj także gwiazdkę. Gwiazdka oznacza, że macie zaakceptowaną kamerkę, zaakceptowany obraz i po prostu to ustawienie waszej kamerki jest na tyle dobre, że możecie uczestniczyć m.in. w turniejach organizowanych przez administrację Webcam Darts. To też pokazuje innym graczom, że macie dobrze ustawioną kamerkę, dobry widok na lotki wpadające w tarczę i po prostu gra z wami będzie jakby na jakimś takim gwarantowanym poziomie. U tych innych osób, u których nie ma tej gwiazdki, zawsze może być różnie, może być bardzo słaby obraz, słaba jakość z kamerki, może być kamerka jakoś bardzo daleko od tarczy ustawiona. Czy coś więcej, jeżeli chodzi o tą gwiazdkę? Myślę, że nie, ale warto ją mieć, warto się postarać. Jak ją uzyskać? Trzeba rozegrać mecz przynajmniej jednego lega z adminem, czyli z osobą, która w lobby ma nick o kolorze różowym bądź zielonym. Ale żeby mieć taką możliwość, musicie najpierw spędzić minimum 2 tygodnie na Webcam Darts i musicie rozegrać minimum 12 gier rankingowych. Gry rankingowe to Equalizer, Equalizer XL albo Ladder. Odpowiednio Equalizer to gra best of 9 legów, Ladder to jest best of 10 legów, albo Equalizer XL to jest best of 5 setów, best of 5 legów. To już dowolnie możecie sobie grać, czy z kolegami, czy tak jak mówiłem, zapraszać osoby z lobby.
i trzeba mieć minimum te 12 meczów i być zarejestrowanym na Webcam Lords minimum 2 tygodnie. Wtedy musicie się zgłosić do takiego administratora. Często to idzie trochę topornie i ten cam approve, jak to się nazywa, trwa troszkę długo, ale nie ma co się dziwić, bo napływ nowych graczy obecnie na Webcam Darts jest ogromny. W związku z tym, z tą izolacją, z tą koniecznością pozostania w domu, wiele osób po prostu rejestruje się tutaj, kupuje kamerki. W Wielkiej Brytanii już gdzieś tam są problemy, żeby dostać te kamerki, albo po prostu ceny są wywindowane mocno do góry. W Polsce też widziałem, że wcześniej nie było problemu, żeby na Olixie taką najbardziej polecaną kamerkę Logitech C270 dostać na Olixie za jakieś 40-50 zł, a teraz ludzie już sobie wołają po 100-150 zł, więc widać po prostu różnicę. Myślę, że to nie tylko webcam darts, ale też te lekcje w szkole i ogólnie takie przejście trochę życia do internetu. Ale to już nie jest kwestia tego omawiania WDA. Czy jeszcze coś ciekawego można powiedzieć, jeżeli chodzi tutaj o samą stronę webcam darts? Oczywiście, jest też tutaj bardzo ważny pasek. Tutaj New Member Help, czyli strona dla nowych użytkowników, opisane działanie Webcam Dartsa, więc niejako to, co właśnie teraz Wam tutaj opowiadam, cam test. Tutaj możecie przetestować ustawienie swojej kamerki, wybrać z listy kamerę, która powinna pokazywać obraz na Waszą tarczę. Dzięki temu widzicie, czy musicie gdzieś przybliżyć, może do góry podnieść troszkę kamerkę. Jakieś emotki, link do grupy na Facebooku. I Thanks in Membership, czyli jakby wsparcie strony Webcam Darts, dofinansowanie minimum 10 funtów. Dzięki temu uzyskujecie specjalny kolor ników w lobby, ale nie tylko. Zawsze gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia przeprowadzane jest specjalne losowanie, gdzie do wygrania jest naprawdę wiele różnych rzeczy związanych z dartem. Masa lotek, oczywiście wolframowych od Winmał, nie tylko. Jakieś koszulki, naszywki, kubki Webcam Darts, naprawdę jest wiele tego, więc jeżeli ktoś ma te wolne 10 funtów minimum i jeżeli ktoś się zadomowi na tym Webcam Darts i mu się spodoba i uzna, że warto wesprzeć twórców, to jak najbardziej polecam wykupić sobie taki Tungsten Membership. Czy coś więcej? W kwestii samej strony więcej nie powiem. Jeżeli chodzi o ustawienie kamerki i samą rozgrywkę, myślę, że to jest dobra opcja na kolejny odcinek, żeby wszystkiego nie dawać w jednym po prostu. Więc w tym momencie z Wami się pożegnam i zaproszę na kolejny odcinek, który może już niebawem dodam na swój kanał. Oczywiście polecam, żeby zostawić tutaj pod tym filmikiem lajka. Jeżeli ktoś ogląda ten filmik, a nie zasubskrybował mojego kanału, to już klikamy ten przycisk subscribe. Zapraszam. Bo naprawdę, tak jak zawsze powtarzam, te liczby pokazują, że warto się starać, warto nagrywać kolejne filmiki. I zapraszam na mój fanpage. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma tam pozostawianego lajka i nie śledzi postów, to jak najbardziej polecam i zapraszam. A w tym momencie będę się z Wami żegnał i życzę zdrowia, jak to tradycyjnie już ostatnio w tym trudnym czasie bywa. Dziękuję za uwagę.